Patrz, a miejsce zajęte. Jest i miejsce zajęte, to się nazywa profesjonalizm. Dzisiaj nie wiem, czy wiesz, ale jesteś bez dniówki. Żegnamy się, Adrian. Ty się żegnasz z robotą. Poszukuję kamerzysty tam na dole, proszę pisać oferty. Ta Białęka to jest Warszawa? Do Warszawy jadę godzinę 40 normalnie, a tu jadę 2:30. No ja nie wiem, czy to jest Warszawa, godzinę dłużej. Jak ja cię w boksera nie uderzę, chłopie. Czemu? No bo bolimy tu. Starzeje się. Walisz przed walką. Kuba, nie mów o waleniu przed walką, bo można to zrozumieć. Dwuznacznie. Nawet trzyznacznie. Zaraz będą podejrzeć znowu doping. Czy to przyszli rywale? Konkurenci. To jest was kamerzysta? Daleko nie pojadą. Ogólnie chciałbym ci powiedzieć, że to jest nasz wspólny, nie? Kuba, jedno wyświetlenie więcej mają. Ale później mamy takie pytanie, czy byście chcieli zrobić, ale to później, jak już, nie wiem, Damian będzie powalczyć, coś byśmy zrobili sobie challenge, że ty z Pawłem, ja z Damianem i wybieramy jakieś coś. Ja z Pawlakiem w drużynie to jest na przykład na straconej pozycji od razu. Mogę sobie brać kogoś innego do tyłu. Za minę. Ale pójdziemy na jakieś gry dla dzieci. No dobra, to możemy, to będzie najśmieszne. Może mi Mariana nie gnębić. Właśnie, jestem z kamerą, bo nie chcę zobaczyć w boksie, na Epiku. Czemu nie? Jak dobrze posypią, to ty, ja o tym mówię, bo ja bym zobaczył w boksie, nie ma z kim. Dobrze. Na Pride jestem za delikatny. Na Pride jestem za delikatny, ale w boksie takie 22 rękawice. Dlatego mi serdeczne brawa. Jeżeli były te dywagacje o waszym zestawieniu, to przede wszystkim ta siła była czymś, co ludzie dawali w takich szacunkach na twoją szalę, a było, no, było równo. Siłowo może nie czułem się dużo słabszy, ale czułem, że Saladin w odpowiednich momentach wie, co ma robić. Czułem, że robił to bardziej płynnie i z luzu może. Tak przelewał się, tak to nazywam. Czyli wiedział, gdzie, kiedy włożyć rękę i gdzie się znaleźć, w którym momencie. Czy myślisz o jakichś nazwiskach w walce? Mariusz Pudzianowski, a potem Andrzej Grzebyk. Uśmiech. W ogóle. Ty się inspirujesz. Marian, możemy to powtórzyć? Co dokładnie? Wejdzie mój kamerzysta, ja cię pownę. A myślałem, że powtórzysz, że sterydy mi dasz, a ja co to? Co to? Dobre to było. Mam. Ale świetnie z twojego menadżera ustaliłem, to by się sprzedało. Na Epiku walkę w boksie już by zrobili. To było dobre. Teoretycznie byłoby dobre. Nagrywaj, ej, sprzedamy. Jak zapłacą po pół bańki za walkę w boksie z Marianem. Ale no, dobry był ten twój mail. Nie, zupełnie mnie nie obraził. Ale ja też się nie obraziłem, ale my tak, kurde, wrzucę, bo zabawny to będzie. Na serio, mówię szczerze, nie sugerowałem zupełnie nic, jeśli chodzi o ale doping, nie, ja wiem, ale śmiałem się, mówię tak, bo ty jesteś ogólnie antydoping. No. I jak ty gadasz tak na stop, to ja mówię, ach, coś takiego. Dobra. Ja to może trochę nie odbieram personalnie, ale wiesz, jak moją stronę zawsze narzucamy. Nagrywasz? Marian, trzymaj go, Marian, trzymaj go. Trzymaj go. Ja widzę to tak. Ja, Marian, Saladin w jednej klatce, każdy jest sam. Każdy na każdego. To było. Musielibyśmy się zgadać, bo jeśli ja bym się z tą nie zgadał, to byś się z nim zgadał. Nie, łatwiej byłoby go we dwóch wyeliminować. Właśnie, tak, jest szybki na początku. I ma kondycję dobrą. Potem byśmy się sobą zajęli. Tak, łatwiej byłoby jego od razu wyeliminować. Ale będziemy mieli odcinek. Nowa walka. My? Trzech zawodników, każdy sam. W klatce ja, Ziółkowski, Saladin. Każdy sam. I co? I w jaki ten? No, wygrywa jeden. Ale przecież wy się zmówicie z Marianem na ten. Właśnie było, skąd wiedziałeś? Gorzej jak we dwóch małych by się zmówiło na mnie. No. Ale złapałbyś ich, widziałem ostatnio, że dużo łapiesz. Trzymaj. To złapałbyś ich tak jak wtedy i byś nie, Kuba, patrz. Co, uspokój się. Jak zmówiłeś na mnie, to tu bym złapał sobie Mariana. Nie ci sobie, tu bym złapał Mariana, tu bym złapał Saladina i trzymałby ich 25 przy szafce. Nie wygrałbyś. No. I tylko bym tak robił. Zaznaczał, żeby nie przerwał. Poluchamy się na tym trzymać, to nie jest takie uczucie. A ty widziałeś, jak ta nasza, ta co najlepsza wchodzi? No biega po tym. Ty, ale powiem ci, myślałem, że to jest proste. To nie jest proste, trzeba mieć bardzo mocny uchwyt. Ty, możemy zrobić odcinek z tego, z ścianki. Tak, i bez zabezpieczenia. Zdejmujemy, mamy nas Adamkę, ja, Saladin i Marian. Trzech w jednym cielca, w jednej kartce. A jak oni się między sobą dogadają? No to będę ich dwóch klinczował tak. Jednego będę miał pod jedną parą, drugiego będę... No nieefektownie, ale skutecznie. Mamy to? No musimy z Mamedem tylko ustalić. Nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj. Jak uzbieramy 5000 łapek, to szef tu mówi, że robimy to. Nagrywaj. Tak? Szef wszystkich szefów potwierdził, że jak będzie 5000 łapek pod tym, to bije się ja, Marian Ziółkowski i Saladin Parnas. Trzech na... Jeden na jeden, no, w trzech ludzi w jednej klatce. Trzech ludzi w jednej klatce, zostaje jednej klatka rzymska, meksykańskie rękawice, łokcie, można gryźć wszystko. Ale widziałeś, jak się podobało prezesowi? Na pewno by to poszło lepiej niż walka w boksie sama. Więc powiedział, że jak będzie 5000, to zdejmują Adamek z Mamedem i nas rzucają. Jeszcze by prezesowi na wakacje zostało. Ty idź po niego. Ja mam iść? Czemu ja? A czyj to kanał? Gada. Po dołu! Ale lekko w tą? No w tym, to będzie to. Adrian, pokaż się, Adrian. No. Bziki, my zwijamy gdzie? Do Łodzi jedziemy chyba, co? Jedziemy do Łodzi, znaczy jeszcze jadę do fizjo. I za minutę będziecie widzieli już drugi dzień KSW. Kamerzysta tak to zrobi, że będzie za minutę drugi dzień. Uwaga! Materiał w dalszej części odcinka jest tylko dla osób pełnoletnich. Wchodzisz na własną odpowiedzialność. Witam, jesteśmy, moi kochani, na gali. Pokażę wam jeden kuponik. Znam się na typach. Skromny. Jeśli jakiś bukmacher chce współpracę, tylko puszczę was torbami. Widzicie te kursy? Tak się, kochani, stawia kupowiec. Oj. Ale to jest tylko jeden. Nie będę pokazywał wam reszty. Jak wejdą ze dwa, to zwalniam kamerzystę i zatrudnię sobie ekipę filmową. Dobra, żartuję, kamerzysta jest super. Jarzymbijew, bo ja mówię się, jest taki zawodnik jak Jarzymbijew, ale od dzisiaj to jest Jarzymbijew. Jesteśmy na KSW 90. Świetna gala do walki Jarzymbijewa. No i potem się stało. A teraz reklamujemy małżonkę. Obetnę premię całą, jak będziesz przejść. Ludzie przejść nie mogą. Nie ma ciekawego na cateringu, są kanapki z pasztetem, cytrynówka. Ej, ty! A banki będą mogły... Nie uważaj pan, k***a, pana ma. Wpuścić chamstwo na salony. To 9-3. Nie, stary, ja teraz nie mogę złapać kontuzji, nie? Mam ważne plany po tym. Odpuszczę cię, do lutego się odpuszczę. Ja skoczę na turniej 9-3. Dobre. Oceniamy catering na KSW. Dobre. Bez obrony. Ile na 10? 8. Niezłe. Zjemy jeszcze jedną. Skocz po drinka. Co, drineczka? Skocz po drinka. Tylko musisz się przyznać, który to już dzisiaj. Ja powiem, który, tak prawdziwie. Pokaż na palcach. To się czem dobrze trzyma w miarę. Przepraszam, jednego mu wylali. Jak ona mi bierze z samą kolą. Ej ty, kontrakt z PitBullem od tego. Tak? Poczekaj, proponuję współpracę PitBullowi od pół roku. Czekam, aż pan zaakceptuje. Ale to jest boss, jest sponsorem, więc wiesz, jak to nie możemy zrobić tej efekty. Ile ten blok robi zasięgów? Jeszcze nie wiem. Boss do mnie dzwonił. Możesz zostać najbardziej znienawidzonym gościem. Negocjujemy z bossem cały czas. Czyli tego będę poznali. Może się zobaczymy. Na pewno nie. Na twoje szczęście. Wylatuję. Szczęście lepiej, żeby cię nie było. No już mamy kontrakt z Pitbullem. Chodź. Szefowa, weź mi też jeden. Ty jesteś w robocie. Ja ci płacę za to. Myślę, to będzie najbardziej... wyświetlany odcinek. Ludzie chcieli z afteru, co prawda to nie jest after, ale... Backstage, dobry backstage. Są na to gotowi. Co chcesz wiedzieć, Kuba? To powiedz, widzą może, kiedy wracasz. Myślę, że czerwiec to taki bardzo optymistyczny wariant, ale mam nadzieję, że się uda. Bziki, jest nowy kanał, dobrze typują, wszystko wchodzi. Chcecie zarobić łatwe pieniążki? Dawajcie na Krakus typuje. Zobaczcie sami. Gentleman, który typuje, ma bardzo przyjemny głos. Słyszałem ostatnio takie zdanie: pisać książki z takim głosem? Nie da się. Odwróćmy kamerę. Patka, robimy sparring. Szymon. Widzieliście, co się wydarzyło? Kamerzysta sparring. Jeden drink za dużo. Prawie zostałem członkiem KSW. Załatwię go pod stoję. Dobra, to kończymy vloga. Jak kamerzysta już tutaj szaleje. Moi kochani, kończymy vloga, bo zobaczcie, jak mój kamerzysta Kuba zrobił skółkę. Ale nie podbiera się jeszcze raz. Ale teraz ty robisz, ale teraz ty robisz. Nie, tak może nie ma. Adrian, teraz ty. Dzisiaj nie wiem, czy wiesz, ale jesteś bez dniówki. Zrobimy zapis, że jak będzie trzeźwy, to będę mu płacił, to nie będę mu nic płacił. Przerwimy te karuzele śmiechu, moi kochani. Czy przerwał to karuzelę śmiechu, już Jarzymbijew. Czyli jednak nie wszyscy Francuzi są mocni. Powiem wam tak. Niewiarygodne jest to, co się wydarzyło na dzisiejszej gali. Kurs jaki? Marcinku, przypomnij proszę, jaki kurs był na Jarzymbijewa? Nie uwierzysz, 1,25. Nie uwierzysz, ile było na Fabińskiego? 1,27. To było ustawione. Już za dużo nam wchodziło, po kursie 5 zł. Jest TS. Widzicie, co zrobić. Kurwa, już było dobrze! Przeciwnik Jarzymbijewa, wiecie jaki ma pas? Biały i 4 belki. Popatrzyłem na Instagramie i go podoba. Żegnamy się, Adrian. Ty się żegnasz z robotą. Moi drodzy, poszukuję kamerzysty, tam na dole proszę pisać oferty. Kotani, żeby był, bo już przepłaciłem za jednego, ale miał problemy z alkoholem. Widzowie, jak bijecie 5000 łapek, to Kuba jest na szybkę. Co to jest za goście? Czy ten odcinek się nadaje do publikacji, Adrian? Nic się tak nie bawi jak moje żarty. Dobra, kończymy ten vlog, Kuba, bo już jest za dużo, bo wszystko wystrzelamy. Kochani, mam nadzieję, że będzie dużo wyświetleń, subskrybujcie, a może kamerzysta, musicie pisać, żeby kamerzysta został, bo inaczej, no nie będzie tak, żeby nie spożywał alkohol w pracy. Bonjour.